No i takie sposoby mamy swoje masełko i myślankę. Silnik napędzający, ten właśnie stary silnik spalinowy, to jest silnik plus przykładnia planetarna skrętarki. Najlepiej wykorzystać to z jakiegoś Boscha Makity, starej kadmowej, już nieużywanej wkrętarki. On jest zasilany 12 V. On jest właśnie wyciągnięty z nagłośnienia do komputera. Do tego trzeba mostek prostowniczy 4-amperowy przynajmniej. Radiatory wyciągną z zasilacza, wszystko na odzysk komputerowego. Do tego gniazdo, kosz 4 zł, łącznie z bezpiecznikiem. Bezpiecznik, ważna sprawa. Regulacji obrotów silnika wykorzystałem taki układ właśnie regulujący, kosz 17 zł. Tutaj właśnie zastosowałem na razie magnes, który przyciąga siłę 40 kg. Tak to będzie jeszcze przerobione na taki wieszak, który potem pokażę. Ściana przednia jest zrobiona z plexi, 4 mm. Podstawa kawałka dębu. Nóżki z korków do wina najlepiej amortyzują. Obudowa jest zrobiona z blachy takiej zwykłej dachowej, poprzeginanej. I taki silnik z tej podkaszarki spalinowej musimy trochę zmodyfikować. Najpierw to musimy obciąć głowicę, bo w takich silnikach ona jest zespolona z cylindrem. Należy tak obciąć, żeby to w górnym położeniu był praktycznie na zero z tą płaszczyzną. Należy też wywierczyć tutaj otwory w tych kanałach przelotowych, bo tu chodzi góra-dół. Tu się wytwarza podciśnienie, nadciśnienie i to nam będzie stwarzało pory na silniku elektrycznym. Także wiercimy te otwory. Tutaj też była osłona koło magnesowego, tak samo jest ścięta. Tutaj też są zaszlifowane te ranty, do tego, do tych śrub będą przykręcone ten silnik do podstawy. Tak samo tutaj i tutaj. Teraz należy, trzeba będzie tutaj przeprowadzić śrubę przez tłok od wewnątrz i należy ten cylinder odkręcić. Tu sobie już odkręciłem trochę śrub. Odkręcamy te śruby i teraz możemy sobie to rozdzielić. Tutaj mamy pierścienie tłokowe. One nam nie będą potrzebne, bo też będą stwarzały tylko niepotrzebny opór. Usuwamy je. I teraz trzeba będzie, żeby tłok zdemontować, trzeba będzie ten stworzeń tutaj, jego wybić. Tutaj mamy takie zawleczki, niby pierścienie, ale to Chińczyk. Trzeba je zdemontować. Mamy zdemontowane te pierścienie i teraz należy ten stworzeń tutaj wybić. Tylko będą dużo opory, to należy taki tłok zanurzyć na jakieś parę minut we wrzątku i aluminium się rozszerzy. Ten stworzeń jest ze stali, on tak się nie rozszerzy i wtedy spokojnie, lekko popychając, on ma nam wejść.
tylko w tych chińskich piłach, nawet nie trzeba tego podgrzewać, tak to jest spasowane luźno, że normalnie sobie go wypchamy bez podgrzewania. Jak widać, tak nam to wychodzi. Należy uważać na takie łożysko igiełkowe. I teraz wrócimy tutaj otwór, akurat w moim przypadku FI8, żeby taką śrubę zamontować. Tu od środka będzie wychodziło na wierzch. I tak mamy otwór zrobiony. Teraz tylko wkładamy śrubę od wewnątrz. I albo damy tutaj podkładkę sprężynującą, albo taki klej do śrub. I on nam zabezpieczy, żeby to się nam nie obkręciło. Nie odkręciło. Teraz skręcamy to mocno. No i tutaj będzie wkręcony właśnie ten chwytak magnetyczny z magnesem. I teraz należy, dobrze by było jeszcze przed montażem, przyjechać na taki tłok papierem 400-500, to już nie będzie chodziło jako silnik spalinowy, bo on był lekko przytarty. Przycieramy tak samo gładź cylindrów, możemy też delikatnie wygładzić. I potem to myjemy i będziemy składali. I tak mamy wszystko pomyte. I teraz wkładamy tutaj jeden pierścień zabezpieczający. Wkładamy troszeczkę smaru na stworzeń. Zakładamy go troszeczkę. Teraz dajemy tutaj smar na łożysko igiełkowe. Tak samo do środka. Zakładamy łożysko na korbowód. I wciskamy stworzeń. Jeszcze możemy posmarować troszeczkę więcej. Teraz jeszcze musimy tutaj na łożyska główne położyć smaru trochę. Ten smar się potem i tak rozejdzie. Tak samo tutaj na łożysko igiełkowe. I tak samo smarujemy smarem tłok. Tutaj już nie dajemy żadnej uszczelki. Czym będzie mniej szczelne, tym lepiej. I zostało nam skręcić tylko te cztery śruby. Tak samo nałożymy na nie. Będą wibracje, trochę kleju na gwinty. I tak to nam teraz wszystko fajnie, luźno chodzi i jest gotowe. Na razie to pokrywa jest zdjęta. Tutaj zamiast magnezu to będzie wyspawany taki uchwyt na dwie śruby z góry, taki kielek do przetrzymywania, bo wiadomo, ten magnes to czasami może być awaryjny. I takie urządzenie możemy czasami nawet sobie użyć do mieszania przykładowo takiego skleju.